Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, to będzie tylko krótka wiadomość, właściwie taki apel może troszkę. Mianowicie druga dywizja pancerna Andersa, jak wiecie, kilka tych dywizji pancernych jest, poszukuje graczy głównie do grania Clan Warsów. Więc jeżeli macie ochotę pograć wspólnie z innymi ludźmi, jeżeli macie ochotę czegoś się dowiedzieć o Clan Warsach, w ogóle o klanowym graniu, no to zapraszamy serdecznie. Tutaj macie podane, jakie są wymagania, czyli minimum musicie mieć 30 z nastawieniem pod CW, czyli ten warunek praktycznie no, musi być spełniony, ponieważ właśnie chłopaków sporo jest w drugiej DPA, natomiast problem jest z graniem CW. Nie wszyscy mają czas, nie wszyscy mają chęć, no i poszukiwani są ludzie, żeby zasilić nasze szeregi. Dalej, minimum 1300 WN8 i 51, to chyba nie są jakieś tam wymagania potężne, aczkolwiek wydaje mi się, o ile ta pierwsza rzecz nie może być za bardzo nagięta, to ta druga mogłaby być jakoś tam nagięta. Jeżeli macie więcej tych dziesiątek, to panowie tutaj, myślę, dosyć łagodnie mogą was potraktować. Obowiązkowy TS po godzinie 18. No to oczywiście nie oznacza, że jak, kurczę, rodzi wam się dziecko, albo właśnie jest komunia córki, to musicie być na TS-ie. Słuchajcie, chodzi o to, że jeżeli jesteście w grze, to żebyście byli na TS-ie. Głównie dlatego, żeby się poznać, żeby się zgrać, żeby pogadać ze sobą o dupie Maryny i o innych bardzo przyjemnych rzeczach. Co dalej? Czynny udział w życiu klanu. Tak jest. Chodzi głównie o to, żebyście grali CW, żebyście 7/7 grali kompanię, co tam dowództwo zarządzi, różnie to jest. Można się w grupki jakieś łączyć, wiadomo jak to jest. Chęć gry zespołowej, właśnie o to mi głównie chodzi. Czytanie informacji na forum. Tak, mamy forum klanowe i tam pojawiają się jakieś zapewne ciekawe informacje, także tam wypada wejść czasami i poczytać. Plus 18 lat, no taki wymóg tutaj wstawili, nic mi do tego. Także, no nie wiem, może to też jest do nagięcia, jeżeli jesteście nastolatkiem dobrze ułożonym, to pewnie panowie będą w stanie to nagiąć, aczkolwiek nie ręczę za to. Kultura osobista, tak jest, czasami można sobie, wiadomo, czasami w jakimś wąskim gronie można sobie rzucić mięsem, natomiast chodzi o to, żeby mięso nie było naszą główną dewizą, prawda? Dalej, klan jest nastawiony na CW, właśnie, o to chodzi, chłopaki poszukują głównie pod CW. Jeżeli jesteście zainteresowani, to musicie pisać do tych trzech graczy. Tutaj macie ich niki, czyli jest to PL, Zuber, PL. Następny bardzo ciekawy nick, kolega, jak urosnę, będę mausem. To jest bardzo, bardzo ciekawe marzenie. I trzeci kolega, Polsat Slupsk. Okej, no to tyle. Także jeżeli jesteście zainteresowani, a pamiętajcie, że nadchodzi tak zwany tryb Stronghold, i wszystkie klany, które będą miały te budynki, jakkolwiek tam się to zwie, musimy poczekać, żeby to się dobrze przyjęło, to każdy klanowicz będzie miał jakieś tam zyski, prawda? Czyli będą zyski do doświadczenia, zyski do kasiory, zyski do wolnego doświadczenia, z tego co zdążyłem się zorientować. Na pewno zresztą na kanale będzie u mnie film odnośnie tego trybu Stronghold, bo jest to dosyć ciekawe urozmaicenie, a czy się przyjmie i czy się sprawdzi, to trzeba niestety na to poczekać. Okej, to wszystko. Jeżeli chcecie zostać misiakiem z drugiej dywizji pancernej Andersa, to kontaktujecie się z tymi trzema właśnie graczami. Żegnam się z wami, moi drodzy. Do usłyszenia.